Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, panie Konradzie. Dzień dobry, witam. Witamy w Opolu. Po raz który? No, chyba szósty albo siódmy już w Opolu, na festiwalu w Opolu. No, o to pytam. Pierwszy raz we wrześniu, ale bardzo miło. No właśnie, o to chciałem też zapytać, bo no niewiele brakowało, a pan by nie dotarł po tym zamieszaniu czerwcowym. Myślę, że to zamieszanie było jakimś takim katarzis, gdzie wszyscy musieliśmy troszkę ochłonąć i wszyscy sobie wylać kubeł zimnej wody na głowy. I artyści, i politycy. Wszyscy, dokładnie wszyscy. I fajnie, że się udało ten festiwal przywrócić. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Powiem, że od 15 lat robię festiwale w Sopocie, które też uwielbiam, ale jednak to, co się dzieje tutaj, ta atmosfera Opola jest po prostu nie do nadrobienia. No to jest po prostu stolica polskiej piosenki, krótko mówiąc. No festiwal opolski to jest chyba bardziej trwała zbitka niż totalna opozycja, tak bym powiedział. I z dłuższą tradycją. To jest trwalsze niż wszystkie ważne i mniej ważne protesty. Polska piosenka musi mieć swoje miejsce, musi mieć swój dom, a domem polskiej piosenki jest Opole. I czego byśmy nie zrobili, jakie rządy by nie były, tak zawsze było. Dodam to jako rodowity Kielczanin. O, proszę bardzo. Panie Konradzie, zdradzi nam pan, kto w czasie koncertu premier będzie szukał recepty na przebój? Bo tam jest taki punkt. Tak, to jest według mnie najważniejszy koncert każdego festiwalu, premiery, bo artyści pracowali nad swoimi nowymi utworami, przyjeżdżają do Opola, chcą się pokazać. Od razu widać, że pracują nad tym mocniej, że to jest jakby więcej pracy do tego wkładają. Bo tutaj wpadki nie może być. No nie, ale to jest wyścig. Rzadko kiedy się udaje artystów namówić na wyścig, żeby się mierzyli o jakieś laury i tak dalej. A tu mamy naprawdę bardzo fajny skład. Mamy znakomity Zakopauer, mamy Pektus, mamy Kasię Cerekwicką. No to jest absolutna czołówka polskiej sceny. No jest jeszcze wielu innych. Nie chcę już wszystkich wymieniać, bo każdy może sobie sprawdzić program tego, ale jest tam naprawdę 12 bardzo dobrych piosenek. A co z tą receptą na przebój? No, gdyby była znana, to pewnie każdy by pisał te przeboje. Niestety tego nie wiemy. Jest tak zwany X-Factor, czyli ten czynnik niewiadomy. To na tym, tak nazywał się nawet program, w którym szukano talentów. Pamiętamy. I właśnie to jest właśnie ten X-Factor, że robimy coś i nagle to się staje, czymś bardzo popularnym. Ja w moim wypadku tak było z programem Rolnik szuka żony, który reżyseruje, który stał się wielkim hitem. Przepraszam, że odchodzę troszkę od tematu, ale właśnie tak robiąc ten program uznawaliśmy, a troszkę odmienimy spojrzenie na wieś, ale to, a tu nagle taka oglądalność. No nie wiadomo tego, naprawdę, to jest trudne. No troszkę reguła inżyniera Mamonia działa, tak? Znacie to, posłuchajcie. I pewnie młodzi się krzywią, ale ja już jestem w tym wieku, że mam prawo do pewnej nostalgii i mi nie przeszkadza to, że pewne stare klimaty wracają. To znaczy, no, najbardziej kochamy te piosenki, które już raz słyszeliśmy, to jest prawda. Natomiast no, teraz to wszystko biegnie znacznie szybciej. Kiedyś w ogóle pokazanie się na festiwalu w Opolu, to jeszcze za czasów, kiedy ja oglądałem z wypiekami, nawet nie śmiałem marzyć, że będę mógł wejść do Amfiteatru Opolskiego i powiedzieć, proszę bardzo, rozpoczynamy próbę. W tamtych czasach piosenka pokazała się w telewizji, następnego dnia nuciła ją cała Polska. To prawda. Zapominamy o tym, że teraz już tak nie ma. Teraz trzeba bardzo dobrze być granym w stacjach radiowych, żeby zaistnieć, mieć prawo wejść na scenę w Opolu i zaśpiewać tam piosenkę. Czyli to już nie jest tak łatwo jak kiedyś. Według mnie jest trudniej, znacznie. Panie Konradzie, odpowiada pan za dwa takie koncerty, no, moim zdaniem podwyższonego ryzyka. No, oba dość karkołomne. Do premiery to niejako oczywiste. Od Opola do Opola. To taki koncert o wielu twarzach, bo to i jubileusze, i wydawnictwa, i przeboje. No, jaki to był klucz? Klucz był taki, że kiedyś był fantastyczny koncert, który nazywał się Mikrofon i Ekran. To był koncert galowy, gdzie podsumowywano cały festiwal. Ja tutaj wymyśliliśmy sobie, że warto zrobić taki koncert, który podsumuje cały rok, od Opola do Opola. U nas rok ma 15 miesięcy. No jest dłuższy już razem. Troszkę dłuższy, więc więcej wydarzeń, ale teraz już serio mówiąc, po prostu uważam, że na festiwalu powinien być taki koncert, do którego artyści jakby swoją całoroczną pracą są zapraszani, bo jest i tutaj w tym koncercie i Ania Wyszkoni, która wydała fantastyczną płytę, ale też wiemy, że miała kłopoty ze zdrowiem, bardzo dzielnie o to walczyła, powinna być wzorem dla wielu ludzi, nie tylko artystów, że po prostu pokonała chorobę. Jest Krzysiek Jaryczewski, który też no, zmagał się, legenda polskiej piosenki. Pamiętam, oczywiście. I jest w znakomitej formie na próbie, po prostu tryskał energią i cieszymy się, że wrócił. I to jest miejsce dla takich artystów, którzy pokazali, że nie tylko fajnie grają,
że mają wielkie hity, ale też potrafią wygrać w życiu. Mówimy o ważnych rzeczach podczas tego koncertu. Będziemy wspominać Wojtka Młynarskiego, pana Wojtka Młynarskiego i Zbyszka Wodeckiego. Wspomnimy ich, bo no, to jest ich drugi dom według mnie. To jest po prostu najważniejsze miejsce, myślę, muzyczne dla nich. To tutaj są ślady ich obecności od lat i dlatego musimy o tym wspomnieć, no bo to też ten rok niestety miał takie smutne wydarzenia. Więc to jest taki koncert, który będzie bardzo, bardzo bujał emocjami i uważam, że taki koncert powinien być. To jest niedziela jest idealnym miejscem dla niego, albo piątek, żeby od niego się kiedyś się festiwal odbędzie, zaczynał od takiego koncertu. Zacznę się od Maryli, czyli też w sumie od trzęsienia ziemi. Tak, dokładnie. Tak można powiedzieć. Czyli podsumowanie tego roku. To jest coś, żeby artyści chcieli, po prostu myśleli cały rok, wydam fajną płytę, nagram dobry singiel, będę miał jubileusz, to może pokaże się od Opola do Opola. To powinno być bardzo nobilitujące dla wszystkich. No i na finał after party. To już jest bardzo karkołomne przedsięwzięcie. Muzyka taneczna, muzyka imprezowa, Polacy to kochają, ale ona się często ociera o kicz. Tak, ona jest kiczowata, tylko każdy kicz po pewnym czasie nabiera patyny, tak? Ma swój urok. Kiedyś nie wyobrażaliśmy sobie, że na antenie Telewizji Polskiej będzie wystąpił Zenon Martyniuk, a wystąpił na Sylwestra z Marylą i to był wielki sukces. Można oczywiście doszukiwać się kiczu i tak dalej, ale przecież piosenka zespołu Bolter, Daj mi tę noc. Każda epoka ma swój przebój tego rodzaju. Ta piosenka kiedyś była totalnym obciachem, a teraz uznajemy ją za jedni słuchają jej dla beki, drudzy z sentymentu i tak dalej. Ale klasyk jest. Klasyk jest. Piosenki zespołu Papa Dance. No aż się kiedyś tańczyliśmy przy tym na prywatkach. Potem to nie było już tak popularne, a teraz wróciło to wszystko z tą patyną. Po przejściu tej patyny jest po prostu to są fantastyczne utwory do tańca i o to nam chodzi. No jest znakomita okazja, żeby przypomnieć artystów tych nieco zapomnianych. No Kapitan Nemo, to lata naszej młodości. No, a jeszcze wcześniej Tercet Egzotyczny. No, to słuchałem będąc dzieckiem. A ja nawet też. I wtedy jako dziecko uważałem, że to jest kicz, a teraz uważam, że to jest fantastyczne i to po prostu trzeba o tym pamiętać. Ma swój urok. Ma swój urok, ale też będzie Cleo, bardzo nowoczesne brzmienia. Będzie Ewelina Lisowska, no artystka młodego pokolenia. Także naprawdę będzie tych wykonawców różnych dużo. Dodam, nie ogłaszamy tego, bo jeszcze nie wiedzieliśmy, czy coś z tego wyjdzie, ale już mogę powiedzieć, że cały koncert otworzy. Znaczy drugą piosenką w koncercie będzie taki remix piosenki Ale w koło jest wesoło. To perfekt. Którą zaśpiewa Natalia Schroeder, a cały remix przygotował Gromi. W tej chwili jeden z najlepszych DJ-ów w Polsce, robiący najlepsze remixy. Także no, będzie różnie. I nowocześnie, i sentymentalnie, i po staremu, i po nowemu. To na koniec zapytam, czego życzyć reżyserowi festiwalowych koncertów? Co się ma nie zdarzyć? Chciałbym, żeby ludzie się fantastycznie bawili, żeby przyszli i przeżyli wielkie emocje podczas wszystkich koncertów. Emocje związane z konkursem w premierach, emocje związane ze wspomnieniami w afterparty i emocje związane z wspomnieniem tego minionego roku w koncercie do Opola. Chcę, żeby się dobrze bawili, chcę, żeby zapomnieli o polityce. Ja już nie chcę słyszeć, jak mówimy o festiwalu słowa polityka. Politykę uprawia się w wyborach, w programach publicznych, na festiwalu. Niech tej polityki będzie jak najmniej. W Sejmie, nie w amfiteatrze. Tak. I po prostu od 25 lat całe szczęście ponad w Polsce władze zmienia się w wyborach, a nie bojkotując festiwale. I niech tak zostanie naprawdę, bo to jest coś, co wywalczyliśmy 25 lat temu i powinniśmy to szanować. I to jest dobry morał na finał. Naszym gościem był dzisiaj Konrad Smuga. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.